Przechodzimy do punktu 5. Rozpoczęcia w sprawie zaległego edytora na 2013 rok. Dzień, drodzy Państwo, pozwoliliśmy sobie jako zarząd przygotować propozycję przeznaczenia 4000 zł na dofinansowanie zakupu serwera dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 2000 zł na zespół pieśni Mieszkańca Nowa Kuta. To są, drodzy Państwo, obydwa zadania, które są wspólnie realizowane przez dzielnicę nowogórskie. Pan ustalił na ostatnim porozumieniu dzielnicy nowogórskich. Jeżeli chodzi o zakup serwera, wynika to z tego, że obecny serwer biblioteki nowogórskiej biblioteki już przestarzały i potrzebny jest nowy sprzęt, który będzie obsługiwał wszystkie biblioteki, bo ten serwer będzie oczywiście zlokalizowany w bibliotece znajdującej się w dzielnicy 18, natomiast on również będzie obsługiwał zasoby naszej biblioteki na dywizjonu 303. Natomiast jeżeli chodzi o zespół pieśni i tańca, myśmy na poprzednim sprzęcie przeznaczyli 1000 zł na dofinansowanie tego zespołu, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Wniosek Komisji Kultury, dobrze pamiętam, był, żeby przeznaczyć na to 2000, natomiast my proponujemy, żeby dołożyć jeszcze 1000, a więc w sumie byśmy przeznaczyli 3000 na funkcjonowanie zespołu w roku jubileuszu 60-lecia. To zespół, który zapisał się w historii Nowej Kuty niewątpliwie. No i warto byłoby wesprzeć, tym bardziej, że myślę, że to są środki bardziej symboliczne niż rzeczywiste, biorąc pod uwagę dzisiejsze potrzeby tego zespołu. Ten zespół funkcjonuje w Nowogórskim Centrum Kultury, natomiast trochę zmieniły się warunki, bo tam działa, no i też musi płacić za korzystanie z lokali, także no, ten kryzys dotyka również artystów. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Komisja Kultury się opiniowała? Tak. Bardzo się cieszę, że jeszcze ten 1000 się akurat znalazł i że zarząd jednak tą kulturę preferuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. O dziwo. Pan Jerzy Wojtaki, nie byłoby możliwości zwiększenia nawet o 5000 zł. Tak ustaliliśmy. Tak ustaliliśmy, mamy wyliczoną rezerwę i tak jeszcze nie chcemy się dowiedzieć po 4000 zł. Zdajemy się, że nie mamy. Myśleliśmy też o tym ciepło, ale... Dziękuję. Czy jakieś głosy jeszcze nie widzę, że rozpoczynamy? Ja mam taką prośbę. To znaczy, że czytałem też uzasadnienie i tak troszeczkę chciałbym zaproponować może troszeczkę zmiany jego treści, bo ona tak trochę zabawić mi, jak się czyta, że... Proszę bardzo. Nowogórska Biblioteka zwróciła się do dzielnicy Nowogórskiej, stworzyła spółki na swoim zakupu nowego serwera z przeznaczeniem do usługi użytkowników bibliotek w całej Nowej Hucie. Zespół pieśni Tajtor, działający nieprzerwanie lat, boryka się z problemami finansowymi. I że tak powiem, to tak trochę tutaj jest napisane jakby brzmienie tego uzasadnienia jest takie, jakby problemy finansowe działającego od 60 lat były uzasadnieniem potrzeby zakupu serwera. A to jest kropka. Ja rozumiem, o co chodzi panu Witoldowi, żeby te uzasadnienia były jakieś takie... Nie, to nawet nie o to chodzi. Konkretne. Zawsze przygotowujemy uzasadnienie w takim zakresie ogólnym. Natomiast jeżeli uzasadnienie stanowi integralną część uchwały, a więc uzasadnienie jest czytane przez urzędników, którzy następnie podejmują decyzję, no to wtedy to uzasadnienie jest bardziej precyzyjne. Natomiast zawsze jest tak, że ja jako przewodniczący służę informacjom, staram się wyjaśnić, dlaczego taki projekt uchwały komisji opiniują, natomiast rozumiem, że jest to niedosyt albo... Nie, akurat nie o to mi chodzi. Bo nie, ja już rozumiem, o co chodzi, panie Witoldzie. No to może jest dobrze. Może brakuje tutaj to tutaj podjąłem uchwałę w dwóch sprawach. Jedna sprawa, która dotyczy serwera, druga sprawa, która dotyczy dofinansowania do wysokości 2000 zł. Treść uzasadnienia jest podłożona w taki sposób, że ono dotyczy dwóch różnych spraw. I proszę zobaczyć, kiedy się przeczyta, że Nowogródka Biblioteka Publiczna zwróciła się do dzielnic Nowogródzkich z prośbą o spółki nazywanie zakupu nowego serwera z przeznaczeniem do obsługi użytkowników biblioteki w całej Nowej Hucie.
I potem dalej się czyta po kropce, że zespół wierzchni i tańcy działający nie przyzwania od 60 lat przy NTK, bo ludzie się z problemem finansowym, dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc, to tak trochę to jest... No, ja bym nie szukał dziury w całej, bo to w zasadzie nie jest to uzasadnienie, nie widzę, że ono się nie uchwała. W pierwszym zdaniu w zasadzie nie jest propozycja przeznaczenia środków na powyższe zadania, dlatego to się akapit wydaje się być nieuzasadniony w stosunku do tego. Dobra, okej. Ale to już to takie kwestie, jak nie chcę że musimy popracować nad uzasadnieniami, także ja to rozumiem, natomiast jeżeli to jakieś pytanie, to ja mówię, zawsze służymy Pani Witoldzie informacją pełną. No nie, no ale to jest bzdura, no przecież nie ma się czemu spodziewać. Drodzy Państwo, czy jeszcze jakieś zgłoszenia są? Jakieś zgłoszenia? Nie, nie widzę, że no poddaję pod głosowanie tę uchwałę, chcę zacząć o podniesienie ręki. Proszę. 22. Czy ktoś jest przeciw? Tak. Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał, to nie widzę. Dziękuję. 4 minuty uchwały.